Elektrownia nominowana została w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej. Wśród rywali są m.in. Afrykarium we Wrocławiu, Filharmonia Szczecińska czy Hala Sportowa w Toruniu. W konkursie biorą udział obiekty oddane do użytku w ubiegłym roku. Głosować można za pośrednictwem portalu www.sztukaarchitektura.pl. Na razie notowania elektrowni nie stoją zbyt wysoko. Na 23 obiekty radomska instytucja zajmuje 7 miejsce. Lider, zduńsko-wolskie Centrum Integracji, ma niemal 5 razy więcej głosów niż radomska budowla. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej powstało w oparciu o zabytkowy budynek elektrowni. Obiekt przebudowano i połączono z zupełnie nowym budynkiem. Budowa trwała 4 lata, kosztowała 22 miliony złotych. Głosowanie w konkursie potrwa do 5 marca.